Razem z niewiastami. Nauczanie domowe 29 maja. Dzieje apostolskie rozdział 1 wersety od 12 do 14. Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej. Piotr i Jan, Jakub i Andrzej. Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Według tytułu rozważania akcent połóżmy na fakt obecności kobiet na tej modlitwie. A dlaczego to takie ważne? Ponieważ widzimy wyraźną zmianę mentalności. Rozpoczyna się Księga Dziejów Apostolskich już z inną mentalnością i z innym podejściem. Wyraźnie widać, że Jezus w Ewangeliach, to czytamy, zapraszał do współpracy kobiety. One towarzyszyły Jemu, usługiwały ze swojego mienia, jak czytamy u Łukasza, były ważnym elementem w tym planie zbawienia. W jakim znaczeniu? W takim, że Jezus podnosi godność kobiety, pokazuje jej wartość, no i to, żeby mężczyźni nie wynosili się ponad. Dzieje apostolskie zaczynają się z innymi. Podejściem do relacji kobiet i mężczyzn w ramach wspólnoty. Do tej pory mężczyźni modlili się osobno, kobiety modliły się same. Nawet w synagodze, nawet w jednym miejscu, w jednym budynku były osobne miejsca. A tutaj wyraźnie widać, że ta mentalność jest, powiedzielibyśmy tak, kościelna czyli tego nowego zwołania, którego Bóg dokonuje. I domyślać się możemy, że przez czas objawiania się Jezusa po zmartwychwstaniu, ta zmiana mentalności nastąpiła u apostołów. Zwróćmy uwagę, z ludzi przestraszonych, uciekających, niepewnych, chowających się, stali się apostołowie kreatorami nowej rzeczywistości. Modlimy się i Jezus nas zachęcił, żebyśmy nie odchodzili z Jerozolimy, aż zostaniemy napełnieni mocą z wysoka. Zaczynamy to realizować, ale razem z niewiastami. To wezwanie odczytali nie tylko dla siebie, jako tej jedenastki, która pozostała, ale to odczytali jako zaproszenie. Do wspólnoty, która jest przez Ducha Świętego tworzona, zapowiedziana, zwołana przez Jezusa, teraz przypieczętowana mocą Ducha. To naprawdę jest kluczowa zmiana. Nie tylko my teraz będziemy coś robić, jako apostołowie, jako mężczyźni, ale tworzymy nową rzeczywistość według Bożego zamiaru. Zmiana w praktyce modlitwy, zmiana mentalności, zmiana rozumienia wspólnoty. I popatrzmy, nikt tutaj nikomu nie wyrywał funkcji ani godności, ale to było wspólne odkrywanie drogi, po której prowadziły ich słowa mistrza. Zaraz po tym fragmencie mamy uzupełnienie grona apostołów o Macieja, o tego dwunastego. Na podstawie Pisma, na podstawie doświadczeń, na podstawie tego, co rozumieli apostołowie przez prowadzenie Jezusa ich do tej pory, zrobili rzecz nową, możliwą do zrobienia też przez Jezusa, który wstał i się objawiał. Przecież to Jezus mógł to zrobić. On mógł w trakcie Chrystofanii, jak mówimy, w czasie tego objawiania się, uzupełnić o Macieja grono swoich uczniów. Nie zrobił tego. Zrobili to już uczniowie. Z tej zmienionej mentalności wynikało to działanie. I w końcu to wytrwałe wołanie o Ducha Świętego razem z kobietami, razem z Maryją, razem z całą rodziną Jezusa Chrystusa. I tak przyjmują wstępującego Parakleta. I tak wchodzą w rzeczywistość Kościoła jako wspólnota o zmienionej mentalności. Zadanie dla Ciebie na dziś. Poproś, by Duch Święty obudził w Tobie jeszcze większe pragnienie wspólnoty, jeszcze większe pragnienie jedności. I być może w takim wymiarze uzupełniania tego, czego jeszcze nie ma, czy w Tobie, czy w pozostałych członkach Twojej wspólnoty, aby ta jedność była piękna, Boża, taka, do której prowadzą Was słowa Mistrza. Niech Ci w tym błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec Syn i Duch Święty.